Dzień dobry Państwu, od czasu do czasu w komentarzach prosicie, żeby zajrzeć też na białoruskie media państwowe propagandowe, to jest portal Bielta, ja czasem Wam odpowiadam, że te media białoruskie są zwyczajnie nudne, tutaj mamy taki temat, Łukaszenka dokonał inspekcji pól w okręgach witebskim i mogilewskim. Może zostańmy póki co tutaj, tu się dzieją troszkę ciekawsze rzeczy, ale zanim przejdziemy do tych troszkę ciekawszych rzeczy, to warto poprzypomnieć, że Komsomolska Prawda ze 2 czy 3, coś takiego, tygodnie temu śmiała się z Ukraińców, Europejczyków, że będą czekali na telefon od pierwszego sekretarza z Chin, i że to jest u Chińczyków taki standardowy, standardowy ruch, że obiecują, że zadzwonią w dogodnym terminie, a potem nie dzwonią i że Ukraina jest za mało ważna, żeby towarzysz Si do nich zadzwonił. Tymczasem okazuje się, że jednak nie aż tak nieważna. Towarzysz C si po raz pierwszy od początku wojny w końcu zadzwonił do Wolodymyra Zelenskiego przez godzinę rozmawiali, tutaj znowu Chiny podkreśliły swoją głęboką niechęć do rozwiązań jądrowych tego typu problemów i obiecały, że nie będą dolewać oliwy do ognia. Przejdźmy do standardowych materiałów Komsomolskiej Prawdy. Jest długi tutaj artykuł, reportaż o tym, że Rosjanie mają bardzo dobrą broń. O tym, że przy użyciu dronów kamikadze, lancet widocznego tutaj na zdjęciu i bomb kierowanych udało im się odrzucić ukraińską obronę przeciwlotniczą i artylerię od linii frontu. Zaczyna się to wszystko od tego, że tutaj towarzysz Aleksandr Koc zwrócił uwagę na mm, informacje od Ministerstwa Obrony Rosyjskiego o zniszczeniu aż czterech. Wyrzutni przeciwlotniczych S-300 ukraińskich i jednego Geparda, jak sam zauważa, to jest dużo, jak na jeden dzień. Niestety, coś w tym może być tutaj i pojawiły się faktycznie nagrania w ostatnich dniach pokazujące zniszczenie takiej, takiego systemu S-300. No tutaj dość dobrze widać, że Dość dobrze widać szczegóły, raczej nie wygląda na nadmuchiwany zestaw niestety, więc coś tu faktycznie jest na rzeczy. Natomiast to, co do pewnego stopnia zastanawia, to jest dalszy akapit. Aleksander Kot zastanawia się, co się wydarzyło i tłumaczy nam, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przypomniały sobie, dosłownie tak to jest napisane, nagle Przypomnieli sobie, że już od początku lat 2000 ten, przemysł obronny Federacji Rosyjskiej produkuje takie zestawy, które zmieniają zwykłe bomby lotnicze w, w bomby kierowane, szybujące, że dodają do nich skrzydła i pozwalają je zrzucać z większej odległości, a one sobie tam dalej szybują do celu zupełnie jak amerykańskie J-Damy. Więc tutaj mamy w zasadzie cały reportaż o tym, jak doskonale sobie rosyjskie uzbrojenie radzi na froncie. Mamy tutaj ciekawą rzecz. Jest artykuł dotyczący pomysłu, zgodnie z którym deputowani Dumy Państwowej mieliby mieć wypłaty powiązane z średnimi zarobkami rosyjskiego obywatela. To brzmi bardzo dobrze. W kraju, w którym od parlamentarzystów faktycznie coś zależy, w przypadku rosyjskiego parlamentu, od którego nic nie zależy w państwie, to byłby bardzo populistyczny ruch, choć oczywiście myślę, że w innych krajach takie rozwiązanie by się mogło sprawdzić. Jest jeszcze pochwalny artykuł o tym, że Rosja podarowała Turcji atom. Tam niżej jest afera z rosyjską blogerką niepłacącą podatków. Jest o tym, że przechwycili transporter M113 i o tym, że ewakuowani z Bachmutu opowiadali o brytyjskich najemnikach w tym mieście. No akurat dzisiaj Komsomolska Prawda nie zachwyciła nas bardzo ciekawymi tematami. Przejdźmy więc dalej. Aktualizacja na temat zbiórki. Samochód stoi pod domem. Te pieniądze, które tutaj Państwo widzicie, 70 niecałych tysięcy złotych, to jest to, co zebraliście, jeśli dodamy do tego to co zostało z poprzedniej zbiórki, dodamy do tego dochód z koszulek, który tutaj przerzuciłem, oczywiście zgodnie z obietnicą i jeszcze aukcję wydruku 3D kraba która zebrała 2,5 tysiąca złotych, to łącznie tutaj było nie 69 800, tylko 89 tysięcy. To wszystko już zostało, no jeszcze nie przelane, ale złożyłem zamówienie na tę kwotę, na w zasadzie niemal wszystko z tego, z tej sekcji umundurowanie. Jeszcze jest do dokupienia, są do dokupienia zestawy przeciwdeszczowe i mocowania do słuchawek, do hełmów. Także jeszcze tutaj potrzebujemy trochę dalej na systemy wizyjne zbieramy. A, jeszcze prysznice turystyczne w, są zamówione, bo były w tym samym sklepie, gdzie mam dobre zniżki na te elementy umundurowania, więc to także zamówiłem. Także zbieramy dalej. Potrzeby są duże, z dobrych informacji, jeden z widzów ze wschodu Polski Kupił i dzisiaj przekazuje samochód, nieduży samochód taki dostawczy, z tych mniejszych dostawczych, ale to także się bardzo przyda dzisiaj. Przedstawiciele pułku będą go odbierać, podpisywać dokumenty. Bardzo za to dziękuję wspomnianemu widzowi. Tego typu akcje są niesamowite. Wczoraj, przedwczoraj odbierałem z paczkomatu, wydruk, nawet niewydrukowane, wycięte laserowo przez jednego z widów, kuchenki turystyczne, takie składane jego własnego projektu. Włączacie się w te akcje w sposób, który mogę nazwać niesamowitym. Jest tutaj masa pomysłów, masa dobrych intencji. Dziękuję za to. Przechodząc do wydarzeń na froncie, tutaj niewiele mam do zaraportowania na samym froncie, za to po raz pierwszy od wielu tygodni miały miejsce duże ataki rakietowe, rakietami dalekiego zasięgu. W ruch poszły i kalibry, które startują, są wystrzeliwane z jednostek morskich i rakiety wystrzeliwane z samolotów, także nad Kijowem została strącona większość z nich, natomiast w takich miejscach jak Umań, miasto, miasto Dnipro, Mikołajów czy... Po ukraińsku Nikolajew. Tutaj trafione zostały w kilku miejscach budynki mieszkalne, zarówno te jednorodzinne, jak i wielorodzinne. W umaniu doszło do prawdziwej tragedii. Widzimy tutaj, że nie przeszła, nie odniosła, rezult... nie odniosła sukcesu, nie przyniosła rezultatów kampania rosyjska, taka zimowa, by ostrzeliwać obiekty infrastruktury energetycznej. To nie przyniosło Rosji żadnych strategicznych sukcesów. W tej chwili, kiedy nazbierali tych rakiet, bo takie to sprawia wrażenie, że udało im się ich trochę wyprodukować, więc wystrzelili salwę i wycelowali w budynki mieszkalne. Choć możliwe, że celowali zupełnie gdzieś indziej, a nie trafili, ale jest to działanie, w mojej prywatnej ocenie, stuprocentowo terrorystyczne, to znaczy. Że Rosjanie atakują tam, gdzie boli, tak, żeby ludzie się bali, żeby osiągnąć swoje cele polityczne, czyli żeby zmusić Ukraińców do naciskania na rząd, by ten przeszedł do negocjacji i zostawił okupowane tereny w rękach rosyjskich. Jest to naprawdę obrzydliwa taktyka i trudno tutaj nie czuć oburzenia na coś takiego. Choć oczywiście w ostatnich dniach także strona rosyjska miała powody do niepokoju, było kilka przypadków, w których drony prawdopodobnie ukraińskie albo dolatywały daleko w głąb terenu Rosji, albo gdzieś po drodze także w głębi terenu spadały lub były strącane. Była taka historia, pod Moskwą mieli znaleźć wrak takiego bezpilotnika, drona z 17 kilogramami materiałów wybuchowych. Jest to jednak informacja niepotwierdzona. Była historia o tym, że drony przeszkadzają w ruchu lotniczym cywilnym w, na rosyjskich lotniskach, także dość głęboko w terytorium rosyjskim. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Póki co te ataki ukraińskie dronami wydają się coraz... Częstsze, natomiast nie widać, żeby przynosiły jakieś bardzo znaczące rezultaty. Co nie znaczy, że oczywiście nie przynoszą ich wcale. Mamy też kolejne żale od Prigorzyna, człowieka, który zajmuje się przede wszystkim zdobywaniem Bachmutu i zarabianiem na wojskowych stołówkach. Jeśli chodzi o Bachmut, jest on właścicielem grupy wojskowej Wagner, prywatnej grupy możemy tak to nazwać, choć z prywatnością ma ona tak naprawdę niewiele wspólnego, bo jest projektem wywiadu wojskowego, rosyjskiego i w pełni finansowanym przez państwo rosyjskie. Natomiast on tutaj żali się na to, że po pierwsze, na froncie pojawiło się bardzo wiele konkurencyjnych dla niego prywatnych firm wojskowych, które masowe powstawanie on wiąże z tym, że oligarchowie i urzędnicy boją się walki o władzę w przyszłości. I przy okazji powiedział Prigorzyn, że amunicji na froncie jego formacji starczy na jeszcze 2-3 tygodnie. Sytuacja w Bachmucie zmienia się powoli i w sposób ostatnio dość stały. Rosjanie przepychają się na zachód, jak tu widzicie, powoli. Zbliżają się te języki czerwonego koloru na mapie, choć mapa nigdy nie odda w 100% stanu rzeczywistego. Zbliżają się do tego ostatniego bastionu sił ukraińskich, czyli dzielnicy z wysokimi budynkami na zachodzie Bachmutu. To jest ten fragment tutaj, który tutaj zaznaczam w tej chwili kursorem. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj jeszcze ciekawy artykuł z radio. Swoboda, który opowiada nam o tym, że plotki, które zaczęły się dość aktywnie pojawiać w lutym, w lutym. Bieżącego roku mówiące o możliwym kolejnym ataku sił rosyjskich na Kijów. Nawet tutaj miałem osobny odcinek, w którym trochę uspokajałem, że no nic nie wskazuje na to, żeby to było w jakiś sposób możliwe. Tu pojawiły się um, dość wiarygodne informacje o tym, że to była po prostu zaplanowana operacja dezinformacji, um, zorganizowana przez sztab. Federacji Rosyjskiej. Oni siali plotki o tym, że możliwe jest kontrnatarcie na Kijów, głównie po to, żeby niepokoić ludność Ukrainy. Tutaj mamy sporo ciekawych informacji o dostawach uzbrojenia. Przede wszystkim niemieckie systemy Skynex już przebywają na bojowym dyżurze w Ukrainie. Taką informację przekazał premier Ukrainy Tutaj, żebyście dobrze widzieli, to jest system lufowy, nowoczesny, bardzo inteligentny system lufowy z programowalną amunicją, który może dobrze się sprawdzić w niszczeniu niewielkich celów latających, tak jak tutaj widzicie, dronów. Dalej, Słowenia w tajemnicy przekazała Ukrainie 20 transporterów opancerzonych waluk. Tak wyglądają, lekko uzbrojone. Dość lekkie, sześciokołowe transportery, 20 sztuk, przydatna rzecz. Tu mamy yy, takiego czysto prokremlowskiego korespondenta z kanału Wargonsa, który opowiada o tym, że w Ministerstwie Obrony Rosyjskim poleciały głowy. Ich źródła informują, że w Ministerstwie cały szereg wysoko postawionych Urzędników, oficerów zostało zwolnionych, i to miałby być prawdopodobnie efekt wizyty Władimira Putina na linii frontu. Choć no do linii frontu jako takiej to on nie dotarł, ale w okolicach linii frontu, tak to nazwijmy łaskawie, dla Putina, zwolnienia oznaczają, że. Tutaj została poznana według nich realna sytuacja na linii frontu, główno dowodzący miał sprawdzić, czy nie jest oszukiwany, i że nie wszystko mu się spodobało, no to dokonał zwolnień. Tu cytuję, to będzie krok do przodu, i potem będą dwa do tyłu. Ogólnie godzina od godziny nie jest lżejsza, czekamy na nowe informacje. Czyli widzimy tutaj dość umiarkowaną, umiarkowany entuzjazm co do tej decyzji. Dalej, mówiłem Państwu o tym dronie kamikadze z 17 kilogramami materiałów wybuchowych lecącym do, w stronę Moskwy. Bill to publikował informację o tym, że Rzekomo miała być to próba zamachu na samego Władimira Putina, którego, którego plan dnia gdzieś wyciekł, jego plan odwiedzin w parku przemysłowym Rudniewo, czy Rudniewo w zasadzie, miało zostać, miało zostać odkryte i służby ukraińskie miały próbować takim dronem go zlikwidować. Ciekawa teoria. Dalej, Stany Zjednoczone obiecują ustami rzecznika Pentagonu, że w tym tygodniu odbędzie się spotkanie 40 państw NATO i Unii Europejskiej, w których ma być przedyskutowane przyspieszenie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Tymczasem dowódca sił. Powietrznych Ukrainy, Mykola Oleszczuk, chwali się, że drugi dywizjon patriotów jest już na dyżurze bojowym na terenie Ukrainy. Tutaj widzimy radar od takich patriotów. Z kolei Serhij Prytula, wolontariusz, chwali się, że 101 transporter opancerzony, choć nie tylko transportery opancerzone się pojawiły. Które kupili w Wielkiej Brytanii dla Sił Zbrojnych Ukrainy, dotarły na miejsce. Tu mamy zdjęcie i mamy listę. 40 Spartanów, 21 sztabowych sułtanów, 8 przeciwlotniczych Stormerów, 3 karetki Samson, karetki takie nazwijmy to bojowe, opancerzone, dwa wozy. VFW 434, 2x432, 2 razy 432, dwa Samaritany medyczne, jeden Shilder, który może służyć do transportu e, amunicji. Dość duża liczba tych pojazdów, i to jest dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że Ukraińcy sami sobie nie pomagają, nie organizują się. Otóż jak najbardziej tam ta, nazwijmy to, scena aktywistów jest bardzo prężna. Tu warto powiedzieć, że także firmy się w to włączają, na przykład stacje benzynowe, które stanowią. Kiedy tam jeszcze główny mój punkt kontaktu z ukraińskim biznesem, tam praktycznie na każdej takiej stacji benzynowej jest jakaś zbiórka, jakaś informacja o tym, że część naszych pieniędzy, które wydajemy, kupujemy benzynę, to tutaj idzie na drony, tutaj idzie na obronę terytorialną, to jest standard. Tutaj mamy, proszę Państwa, cytaty z wściekłych Ukraińców, którzy krzyczą w bezsilnej złości, co myślą na temat Rosjan ostrzeliwujących bloki mieszkalne, i jest komentarz pro-kremlowskiego, prorosyjskiego kanału Dwa Majora, czyli dwóch majorów. Doskonale, prosimy, piszcie takich rzeczy jak można więcej. I jak się tylko da okrutniej, bezpośrednio akcentujcie, stawiajcie akcent na to, że nie ma dobrych Rosjan i że każdy Rosjanin powinien płonąć w piekle. Może wtedy do liberałów i niektórych urzędników na siłę w próbujących nas przekonać do negocjacji coś dotrze. Nie będę tego komentował. Myślę, że sami możecie wyciągnąć swoje własne wnioski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg doniósł, że 98% obiecanych w ramach formatów Ramstein y, pojazdów bojowych i innej techniki, obiecanej Ukrainie, dotarło na miejsce. Ukraina, według jego słów, otrzymała 1550 pojazdów opancerzonych i 230 czołgów. Natomiast tutaj już się Michał Padaliak, doradca prezydenta Ukrainy, wypowiedział, mówiąc, że i tak ofensywy nie będzie, dopóki nie będą dostarczone wszystkie systemy uzbrojenia potrzebne do takich działań. Może to być oczywiście jakiś rodzaj zasłony dymnej dla Rosjan. Nie, 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 nie jesteśmy jeszcze gotowi. Jeszcze się nie szykujcie. Trudno jednoznacznie stwierdzić. Mamy także tutaj informacje o konfliktach pomiędzy dwoma, tak jak wspomniałem, mnożącymi się ostatnio prywatnymi formacjami wojskowymi walczącymi po stronie Rosji. Mamy tutaj Ciewka Wagner i Ciewka Patok. Patok ma być rzekomo formacją pod patronatem Gazpromu, złożoną z ludzi, którzy wcześniej pracowali w służbie ochrony Gazpromu. Te dwie formacje wypuściły dwa różne filmiki. W jednych żołnierze z Cieweka Patok żalą się na żołnierzy z Wagnera, że ci im kazali zająć stanowiska, które nie nadawały się do Zajmowanie i nie pozwoliły im ich opuścić, i grozili im Wagnerowcy rozstrzelaniem, jeśli oni te pozycje opuszczą. Z kolei Wagnerowcy żalą się na to, że liczyli na to, że mają zajęte flanki, a żołnierze z Gazpromu ich po prostu opuścili, wystawili, narażając na potężne zagrożenie. Oby takich sytuacji było jak najwięcej. W Polsce jeszcze się dowiedzieliśmy, to zresztą w polskich mediach zdaje się było, było dość szeroko omawiane, że remont czołgów Leopard 2 będzie się odbywał pod Gliwicami w Bumarzy Łabędach. To jest dość duża, istotna rzecz, która miała zostać ustalona na ostatnim Ramsteinie. Dodam tylko, że to ostatnie spotkanie w formacie Ramstein było dość tajemnicze, bardzo niewiele informacji stamtąd faktycznie do nas dotarło. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.